Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Czas biznesu. We wtorek na antenie Radia Pryzmat. Witajcie, witajcie. Minęła godzina 19 i tak jak w naszej dotychczasowej ramówce Czas Biznesu. Witam Was, Ania Rasiewicz. Dzisiaj będziemy rozmawiać o przedsiębiorczości i o własnej działalności gospodarczej. Nie będę z tym sama, zapytam się eksperta. Z nami jest pan Mariusz Malicki. Dzień dobry, panie Mariuszu. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, państwo. Bardzo dobry czas, żeby porozmawiać w takim przyjaznym stylu o własnej przedsiębiorczości, własnych planach na firmę. Pan Mariusz jest dyrektorem do spraw rozwoju Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości na terenie Polski i będzie nas merytorycznie wspierać swoją wiedzą i odpowiadać na Wasze pytania. Panie Mariuszu, jak pan myśli, jaka to będzie audycja? No, wszystko zależy od pytań, ale postaram się odpowiedzieć na wszystkie merytorycznie. No, przede wszystkim o tym, jak prowadzić biznes, jak do inkubatorów trafia właśnie z takim pytaniem. No i czekam w takim razie, jakie będą państwa pytania. Pan Mariusz zajmuje się Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości. Dzisiaj rozmawiamy na relacji Kraków-Warszawa. Są też Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, działają w całej Polsce. Panie Mariuszu, przybliży nam pan trochę właśnie działalność waszej fundacji. Dużo by opowiadać, ale w takim największym skrócie można by powiedzieć, że Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, czy nazwa, którą teraz bardziej się posługujemy, AIP, bo te akademickie troszeczkę wprowadzają w błąd, bo sugerowałyby, że tylko jesteśmy dla studentów, a to nie jest prawda. Każdy może skorzystać z usług AIP. Przede wszystkim udzielają to własnej tożsamości prawnej, czyli jeżeli ktoś chce przetestować swój biznes, chce przetestować swój pomysł na biznes, zobaczyć, czy w ogóle da się na tym zarobić i zobaczyć, w jaki sposób zrobić to w maksymalnie efektywny sposób, to może skorzystać z naszej tożsamości prawnej, nie musi zakładać działalności gospodarczej od razu. Może sobie to zostawić dopiero na później, kiedy już będzie wiedział, że ten biznes jest rentowny i faktycznie ma szansę osiągnąć sukces. To w takim największym skrócie. Dobrze, a jaką rolę właśnie wspierającą możecie zaoferować osobom, które chciałyby stworzyć własną firmę? Oprócz tej podstawy, czyli udzielenia tożsamości prawnej, co nazywamy preinkubacją, czyli ktoś nie potrzebuje własnej działalności gospodarczej, co wiąże się z pewnymi jednak formalnościami, chociaż w dzisiejszych czasach coraz mniejszymi, ale jednak przede wszystkim ryzykiem. Udzielamy również takiego pełnego wsparcia biznesowego, zarówno pod kątem takich najważniejszych usług biznesowych, jak księgowość czy usługi prawne, tak również usługi biznesowe, czyli po prostu wsparcie mentorów z różnych dziedzin biznesu, którzy służą radą odnośnie tego, w jaki sposób najlepiej wystartować z biznesem i najlepiej te pierwsze kroki poprowadzić, żeby pozyskać pierwszych klientów. I nie tylko pierwszych, bo trafiają do nas też osoby, które już kiedyś biznes prowadziły, ale po prostu się niestety im nie powiódł. Czy każdy może skorzystać z takiej pomocy mentorów? Tak, każdy może skorzystać. Nie ma tutaj ani żadnych limitów wiekowych, ani limitów czasowych, więc tak naprawdę każda osoba, która tylko ma ochotę przetestować swój biznes, ma możliwość tego skorzystania. Jeden tylko jest warunek, nie można w tym samym czasie prowadzić działalności gospodarczej. Czyli jeżeli ktoś myśli o staraniu się o dotację na swoją działalność gospodarczą, to nie jest ten kierunek? A nie do końca, bo większość dotacji, zarówno jeżeli mówimy o różnych programach rządowych, jak i funduszach unijnych, właśnie na wystartowanie z działalnością gospodarczą, nie są dostępne dla osób, które już działalność gospodarczą prowadzą. I właśnie w ramach AIP można prowadzić swój biznes, można już na nim zarabiać i ubiegać się o fundusze na otwarcie działalności gospodarczej. W momencie, w którym się je otrzyma, trzeba oczywiście ją wtedy otworzyć, ale ma się już biznes, który jest przetestowany i który łatwiej jest później już poprowadzić, lepiej wykorzystując środki, które się otrzyma. Przed podjęciem właśnie kroku o staranie się dotacji,
warto taki sposób na biznes właśnie po prostu spróbować otworzyć na prawdziwym rynku, ale nie ponosząc tak wielkich kosztów jak samodzielna działalność gospodarcza, tylko właśnie we wsparciu AIP. Tak? Tutaj jeszcze przy okazji pomoc merytoryczna może sprawić, że ten biznes może ruszyć z jeszcze większym sukcesem niż bez tej wiedzy. Czy tak na możemy pewno, to potraktować? Na pewno tak. Trzeba sobie powiedzieć, że z jednej strony na pewno łatwiej jest otrzymać taką dotację, kiedy ma się już prowadzony biznes, w którym no już coś się dzieje, mamy jakiś klientów, łatwiej nam jest przekonać różne instytucje, nie mówiąc już o ewentualnych inwestorach do tego, żeby zainteresowali się naszą działalnością. No ale z drugiej strony, tak jak pani trzeba wspomnieć, te wsparcie mentorskie też na początku jest istotne. Nie tylko, żeby, nie wiem, pozyskać jakieś pomysły na to, jak można się rozwinąć, również z drugiej strony, w jaki sposób nie popełnić błędów, które no niestety są popełniane przez wielu przedsiębiorców takich początkujących. Taki bardzo kardynalny błąd, jaki pan na przykład może nam wskazać, często powtarzalny? No, granica tych błędów jest dość dużo, natomiast jednym z takich najbardziej popularnych jest to, kiedy posiada się pomysł na biznes, ma się jakiś pomysł, co by się chciało robić, w jaki sposób chciałoby się to robić, ale nie ma pomysłu, w jaki sposób pozyskiwać klientów, jak wypromować się, w jaki sposób pokazać się no, z najlepszej możliwej strony, zarówno pod kątem jakichś działań, które są bardziej teraz popularne, działań online, ale również tradycyjnego marketingu czy pozyskiwania klientów. Myśląc o biznesie, najczęściej myślimy o tym, co chcielibyśmy robić, ale nie myślimy o tym, że przedsiębiorca, zwłaszcza na początku swojej drogi, robi znacznie więcej, no bo jest sobie, jak to się mówi, sterem, żeglarzem i okrętem, prawda? Czyli trochę zajmuje się marketingiem, trochę pozyskiwaniem klientów, trochę przekonywaniem kontrahentów do siebie, więc jest bardzo dużo różnych ról, w których trzeba się nagle odnaleźć. Dobrze jest zdawać sobie z tego sprawę. Dobrze jest pogadać z kimś, kto wie, jak taki biznes rozwijać, wie, na to trzeba zwrócić uwagę, no i wtedy po prostu lepiej się do tego przygotować. Panie Mariuszu, więc już wiemy mniej więcej, czym się zajmuje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. A to przypadek, że jest taka nazwa? To nie jest przypadek. AIP powstało, Fundacja AIP w 2004 roku. Czyli 15 lat temu. I już 15 lat temu, dokładnie. I faktycznie powstało jako taka instytucja głównie współpracująca z uczelniami wyższymi. No i dedykowana tylko i wyłącznie studentom, którzy nie ukończyli 26 roku życia. To po kilku latach się zmieniło i od wielu lat już jesteśmy instytucją, która wspiera wszystkich, niemniej jednak nazwa pozostała. Bardziej teraz korzystamy ze skrótu AIP, żeby nie wprowadzać jakby tego zamieszania, natomiast prawda jest taka, że no, jesteśmy dumni z tego, że wywodzimy się jednak z takiego nurtu akademickiego. Mam nadzieję, że po naszej audycji kilkoro z Was będzie przekonanych o tym, żeby dołączyć do społeczności AIP. No, a jeżeli niektórzy z Was jeszcze mają dylemat, no to my wypełnimy naszą misję i razem z panem Mariuszem Wam pomożemy rozwikłać dylematy. Panie Mariuszu, może trochę z pana doświadczenia, z pana strony opowie nam pan, jaką rolę pan pełni dla AIP. A więc z jednej strony zarządzam działem rozwoju AIP. To jest oczywiście bardzo szerokie pojęcie. Przede wszystkim chodzi o to, aby inkubatory AIP były kojarzone w odpowiedni sposób z tym, czym się zajmujemy. No i oczywiście rozszerzaniem tej naszej sieci osób, które w AIP działają, które testują swój pomysł biznesowy, ale również jestem mentorem dla osób, które działają w AIP. Ja akurat specjalizuję się w pozyskiwaniu klientów i w jakości obsługi klienta, utrzymywaniu tej jakości obsługi, która jest, mam wrażenie, w dzisiejszych czasach znacznie bardziej istotnym elementem niż samo pozyskanie klienta, bo pozyskać jest jeszcze w miarę łatwo, ale utrzymać go, a potem obsłużyć go w taki sposób, żeby zachęcił innych, żeby do nas przyszli. To jest tak naprawdę to, co jest w dzisiejszych czasach istotne. I przede wszystkim zajmuję się właśnie współpracą z osobami, które już do inkubatorów weszły i które potrzebują pomocy w tym, żeby rozwijać swój własny biznes. Bo tak to traktujemy. Każdy biznes działający w AIP jest częścią AIP, częścią naszej społeczności i każdy sukces jest
po części również naszym sukcesem. Ten proces inkubacji i proces zasiadania w szeregach AIP, tutaj mam na myśli uczestników i osoby, które właśnie testują swój pomysł, to nie jest długi czas, to jest rok, dwa, jest jakiś termin, kiedy trzeba opuścić inkubatory? Nie, nie ma żadnego terminu, w którym trzeba, natomiast jest termin, w którym po prostu się to opłaca zrobić, bo trzeba pamiętać, że AIP nie jest miejscem, w którym nie jest instytucją, która zastępuje działalność gospodarczą. Absolutnie tego nie robi. To jest coś, co istnieje przed działalnością gospodarczą. Służy do przetestowania biznesu, ale oczywistą i właściwą konsekwencją jest założenie ostatecznie tej działalności gospodarczej. Średni czas działania w inkubatorach to 9 miesięcy na ten moment i to jest okres, myślę, absolutnie wystarczający na to, żeby przetestować, zobaczyć. No i faktycznie po tym okresie najczęściej zakładają się już działalności wychodzące. Ale z drugiej strony oczywiście są również tacy, którym nie powiedzie się biznes i to, co jest moim zdaniem bardzo dużą wartością działania w AIP, to fakt, że jeżeli się nie uda, to się nic nie dzieje. Do AIP zawsze można wrócić, a w przeciwieństwie do zakładania własnej działalności gospodarczej, no nie ma tutaj tego ryzyka. Tutaj nie ciągnie się za nami to, że mieliśmy działalność i się nie udała i na przykład utraciliśmy możliwość skorzystania z preferencyjnych składek ZUS, które no, są wybawieniem dla wielu początkujących przedsiębiorstw. Czyli tutaj już powoli wkraczamy w dział finansowy. Czy uczestnictwo w AIP, dla tych, co nie wiedzą, osób jest kosztochłonne? Nie, nie jest. Znaczy przede wszystkim dla osób, które korzystają z tożsamości prawnej AIP i działają w AIP, czyli korzystają z tych wszystkich wsparcia księgowego, prawnego, biznesowego, to jest jedna opłata. Ona wynosi 300 zł miesięcznie. I nie ma tutaj żadnych innych prowizji, AIP nie partycypuje w zyskach, nie partycypuje też w kosztach. Natomiast wszystkie inne rzeczy związane z prowadzeniem biznesu, czyli, no umówmy się, płacenie podatków, płacenie ZUS-ów, to co jest pewnie bardzo dobrą informacją dla osób, które są zainteresowane prowadzeniem biznesu, to, że płaci się je tylko wtedy, kiedy się zarabia. Kiedy zakłada się działalność gospodarczą, każdy pewnie wie, że ZUS-y trzeba płacić niezależnie od tego, czy zarobek jest, czy go nie ma. Niestety większość takich nowych przedsiębiorców na rynku, no niestety zabija, można to powiedzieć. To jest największy problem. Natomiast w AIP płacimy tylko wtedy, kiedy faktycznie zarabiamy. Taki bufor bezpieczeństwa i też daje nam to taką swobodę, że nie musimy bardzo dużo inwestować, żeby ruszyć z biznesem, tylko po pewnym czasie, krok po kroku możemy tak naprawdę decydować się na większe albo mniejsze inwestycje w zależności od potrzeb. Zgadza się. To jest jedna z głównych misji AIP, ponieważ bardzo nam zależy też na tym, żeby uświadomić się osobom, które chcą zakładać własne biznesy, że aby prowadzić biznes nie potrzebujemy tak naprawdę dużego kapitału początkowego. Jasne, są takie biznesy, w których no, jeżeli nie pozyskamy jakiejś inwestycji, no to nie jesteśmy w stanie ruszyć. No, to są jakieś biznesy, które wymagają stworzenia, nie wiem, jakiejś aplikacji, jakiegoś urządzenia, które jest faktycznie kosztochłonne. Natomiast większość biznesów da się rozpocząć przynajmniej w takiej wersji podstawowej, bez inwestowania dużych środków pieniędzy. I to, co mogę powiedzieć, to jedna z najbardziej znanych firm, które wywodzą się z inkubatorów, które zaczynały w inkubatorach, zaczynały z bardzo niewielkimi kapitałami początkowymi, czasem niższymi niż 2000 zł, nawet 1000 zł. Także mamy tutaj na tym polu firm w tej chwili, które no, osiągnęły już sukces nawet międzynarodowy. Wspomnieć chociażby firmę, która założyła się w Krakowie, Colpay. Co warto, a czego nie warto robić na rynku? Panie Mariuszu, to jest bardzo istotne, żeby właśnie nie rzucać się na głęboką wodę bez wiedzy i bez praktycznych umiejętności. Czy to nie jest czasem taka przewara Polaków, że każdy chciałby mieć polski biznes, ale nie zdaje sobie sprawy, jak dokładnie to prowadzić? Ja nie wiem, czy to jest akurat przewara Polaków. No, mam wrażenie, że inne narody też mogą mieć ten problem. Chociaż faktycznie no my mamy jednak rynek, któremu jeszcze trochę brakuje do zachodnich rynków. Gonimy dzielnie, ale to jeszcze kilkanaście lat